Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lepki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Eleksie drugim. Prawdopodobnie jesteśmy w tym momencie, jeśli dobrze liczę, dzień po czymś, powiem tak, dla tej jednej osoby, która została, witam, cieszę się, że ktoś jeszcze to ogląda. I cóż, kontynuujmy nasz gameplay, ponieważ tylko to nam pozostało do zrobienia. No i właśnie, skoro mowa o rzeczach do zrobienia, przysyła nas Khan i mamy to polowanie. Zacząłbym chyba od polowania, ponieważ wydaje się, że jest to misja troszkę mniej związana z Morkonami bezpośrednio. Chodźmy na polowanie. Nie martw się, to będzie krótki i przyjemny wypad. W ruinach ponad grotą zauważyłem kilka dorodnych, soczystych krzykaczy. Musimy jednak zachować wyjątkową ostrożność. Roi się tam od mutantów. A jeśli nie dopisze nam szczęście, trafimy na jakichś łupieżców. Czy to jakiś kłopot? Ha! Dla mnie żaden. Dobra, w drogę. Nie mamy całego dnia. Za mną. Ja myślę, że prawdopodobnie chyba się to nie przedstawiłem. Relatywnie łatwa misja. Jestem Vlad. Jax. Serio? Dość nietypowe imię. Skąd pochodzisz? Moje życie to długa, pełna przygód i zawirowań podróż. Jeśli nie chcesz mówić, trzeba było tak od razu. W tych okolicach warto strzec swoich tajemnic. Nigdy nie wiadomo, kto słucha. A więc co, ja go puszczę przodem, ponieważ oczywiście tam stoi nasz przyjaciel. O, tutaj ktoś z nią skakał dosyć mocno i wysoko. A tego miejsca to ja nie kojarzę. Wybacz, troszeczkę odejdę z naszej ścieżki, którą obraliśmy wcześniej. Chwila, nie, dobra, nieważne, kojarzę to miejsce. Myślałem, że tutaj nie ma przejścia innego. Czy może ja się mylę? Czy nie, to jest jakieś... To jest inne wejście do tuneli. Dobra, wie co, ja chwilkę jednak spędzę na przeszukanie tych tuneli, ponieważ nie było nas, mam wrażenie, przy tym wyjściu. Wydaje mi się, że nigdy przy nim nie byliśmy. I chciałbym zobaczyć po prostu, co się tutaj czai, co się tutaj kryje również. Tu prawdopodobnie nie ma niczego. Wydaje mi się przynajmniej, że nas tutaj nigdy nie było. A nie, byliśmy tutaj już. Dobra, już wiem, co to jest za miejsce. Tutaj był ten wagon i w wagonie były jakieś tam miejsce do snu, jak dobrze pamiętam, tak? Tak jest, tutaj były... Tak jest, jest to miejsce do snu. O! Nie wiem, co się dzieje, a ostatnio za każdym razem, kiedy mamy ten pierwszy zapis po odpaleniu gry, bo ja wyłączyłem grę, próbowałem się napić kawy i wróciłem. Pierwszy zapis po włączeniu gry na nowo strasznie mi zacina grę z jakiegoś powodu. To jest ciekawe. Rozumiem, że to mogłoby się zdarzyć w wypadku dysków, na które na przykład nagrywam, ponieważ tam wiem, że czasami ten moment pierwszego uruchomienia trochę trwa, dlatego że ja mam automatyczne wyłączenie dysków po 3 minutach, w sensie one nadal są wykrywane, ale żeby nie zjadały tyle energii, ponieważ każdy z nich wymaga przynajmniej kilku watów, jeśli dobrze pamiętam, energii, żeby działać. Ten sobie przejdziemy na górę. One po prostu po chyba 3 minutach nieaktywności, bez, po prostu wiecie, bez jakiegokolwiek dostępu do nich, one się wyłączają. To można całkiem łatwo zrobić w ustawieniach Windowsa, tych starszych ustawieniach przede wszystkim Windowsa, tak tylko w kontekście. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to polecam sobie to sprawdzić, jeśli macie dyski HDD. No ale właśnie, tutaj ta gra i jej zapisy i wszystko inne jest na dysku SSD, więc jestem troszkę zaskoczony, że dzieją się takie rzeczy. Czy on może tutaj podejść, Vlad? Nie mamy całego dnia! No, prawda. Czy to jest toaleta? Nie, okej, okay, dobrze. To był tylko i wyłącznie jakby zaczep od wagonu pociągu. Ja myślałem, że to jest toaleta, że ktoś tam po prostu tak że ktoś tam przykręcił tak deskę i i że po prostu ludzie tam robią po prostu pod ten wagon. Nieważne, udawajmy, że tego nie było. Jeśli ktoś zapyta, czemu ten materiał, nie wiem, nie zmienił swojego tonu, to moja odpowiedź jest prosta, bo nie ma sensu, w sensie ten film, który powstał i prawdopodobnie został wypuszczony wczoraj. Świeże powietrze. Nie ma porównania z tym przetwarzanym i oczyszczanym w grocie syfem.
Był czymś zupełnie innym i jakby ja nadal chcę kontynuować z tym swoim stylem do samego końca, więc nie widzę sensu, żeby nagle miał on jakkolwiek się zmienić, szczególnie, że był autentyczny i nadal jest autentyczny. Dobra, no my odpowiemy bezpośrednio. Nienawidzę jaskini. Ha, rozumiem. Faktycznie sprawiają ponure wrażenie, chociaż są też gorsze miejsca. Co kto lubi, prawda? Dobra, lecimy dalej? Jasne. Świetnie, zatem ruszajmy. Skąd się wzięło tej niby to zniszczenie w ogóle? Jeśli się nie obrazisz, chciałbym pójść okrężną drogą. I czemu Kaja wyraziła tę akrobatę? Okrężną. Muszę coś załatwić z pewną handlarką. Ojejku, oczywiście, że to nie mogło być takie łatwe. Rezyduję w jednym z naszych posterunków. Nie zboczymy daleko od ruin. Czy Morkoni nie potrzebują do tego przepustki kupieckiej? Dlaczego myślisz, że jej nie mam? Przestrzegamy wielu zasad, ale każdy, kto rozezna się już w naszym systemie... uważa go za świetny. Urządźmy sobie krótką przerwę. Może w końcu powiesz, skąd się wziąłeś? Interesuje cię, skąd przybyłem? Większość osób nie robi z tego wielkiego halo. Uciekasz przed czymś strasznym, co uczyniłeś w przeszłości? To jest misja, o której nie wiedziałem, ale to jest... Ojej, teraz się uświadomiłem, jak bardzo to, co powiedział Vlad, jest bardzo nieszczęśliwym przypadkiem w wypadku tego, co to miało miejsce wczoraj. Bądźmy po prostu szczerzy, jakby tacy byliśmy wcześniej jako Jax i tacy myślę, że pozostaniemy. Słyszałeś o Zakorze? Tak. A co? Stamtąd właśnie pochodzę. Dowodziłem niegdyś oddziałami podczas wojny. Na rawaka! Byłeś Albem? Dawno temu... Owszem. Zdradziłeś ich? Wyrzekłeś się? Wszystko na to wskazuje, prawda? Potrzeba sporo odwagi, by dostrzec wady swojej społeczności i odejść, nie zważając na konsekwencje. Bardzo to szanuję. Ale dość gadania. Ruszajmy. To jest... Posterunek Morkonów jest niedaleko. Co dokładnie cię tam sprowadza? Zwykłe interesy. Szczegóły to nie twoja sprawa. Ta misja to jest tak niesamowicie przypadkowy zbieg okoliczności. Jak trafiłeś do groty? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Po prostu mnie to ciekawi. Nie denerwuj się. Właśnie, idziemy teraz do tej handlarki. Ja chyba wiem, gdzie my się wybieramy. Ale właśnie, zobaczcie, tutaj mam jakiś... Szczerze? Co to miało być? Mały fragment. To jest... Kaja się teraz czepia o to, co się stało już. W sensie o tamtą kwestię nienawidzę jaskiń. Nie wiem, o co jej chodzi. To, muszę przyznać, że totalnie nie wiem. Tutaj musi być jakiś problem z tłumaczeniem. Coś tutaj zabrakło. Czegoś w kontekście tej prawdopodobnie zabrakło, bo nie rozumiem, czemu mi w ogóle poczuło zniszczenie za to. Ale cóż. Mniejsza. To jest to niefajne miejsce, gdzie były te czyhacze, które niby nam już nie stanowią zagrożenia. No, mi się wydaje, że to jest po prostu na bazie poziomu zrobione, nie na bazie naszych obrażeń, bo my w ogóle się nie poprawiliśmy, jeśli chodzi o te właśnie obrażenia. I tak, jak najbardziej widzicie, trafiamy tutaj. Pamiętacie, mieliśmy ją przekonać kryształkami chyba. Zaczekaj chwilę, dobrze? Zaraz wrócę. Zobaczymy, czy się uda. Tym razem. Chciałbym kontynuować z nią rozmowę. O, Vlad. Jak mogę ci pomóc? To masz zwykłe to? Chamstwo. Wiesz, o czym mówię. Tak, tak, oczywiście. No to mi to daj. Nie trzymam tego tutaj, kretynie. Jest tam, gdzie zawsze. Już tam zaglądałem. Co? Cholera, ktoś musiał to ukraść. Zajmę się tym, jak znajdę wolną chwilę. Oby. Czas już na mnie. Czekają inne sprawy. Temu już wystarczy. Zaraz, moi drodzy, tam pójdziemy do niego, tylko ja teraz zauważyłem, zobaczcie. Te okulary nam pozwoliły tutaj dojrzeć pewną... Okej, okay, to jest do kradzieży, więc nie robimy tego. Ale chciałbym pogadać z tą handlarką. Załatwione. Idziemy dalej? Co do tej handlarki? Zobaczmy, czy możemy to zrobić. O co chodzi? Czym z nią handlujesz? Niczym ciekawym.
przynoszę jej z gruty drobiazgi, a ona daje mi coś w zamian. Szkoda czasu, by się nad tym rozwodzić. Nie mówisz mi prawdy. A co cię to... Słuchaj, nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy, dobrze? To nie twój zasrany interes. Może powiem ci więcej, jak poznamy się lepiej. To jest ciekawe, bo przed chwilą sam nas pytał o różne rzeczy. Nie mam zamiaru go zastraszyć, bo to trochę nie jest rzeczywiście mój interes. Nie obchodzi mnie to, co on tam robi. Aż tak bardzo. Więc w sumie... Nie interesują mnie wasze machlojki. Mądra decyzja. Skoro już to przedyskutowaliśmy, bierzmy się do roboty, co? Te dorodne, soczyste krzykacze same się nie zabiją. Poinformuj mnie, kiedy zechcesz ruszać. Dobrze, zaraz z nim ruszymy, tylko jeszcze bym chciał pogadać chwilkę z Danką. Nie ma mowy, żebym coś od ciebie kupił? Rozumiesz, co znaczy szanse maleją praktycznie do zera? O ile nie wyciągniesz asa z rękawa, to nic z tego, chłopcze. Naprawdę oparłabyś się pięciokrotnie wyższej sumie kryształków? Niezły z ciebie uparciu. W porządku. Płać. Rozejrzyj się. Ej, moment, żartowałem. Nie żartowałem. Zobaczmy, co on ma. Pokaż mi swoje towary. Z przyjemnością. Ten miecz Benkarci jest w miarę interesujący i wymaga tylko 12 więcej siły, ale kosztuje też chore pieniądze. Te rzeczy są raczej standardowe, tu ma bełty. No nie powiedziałbym, że to jest coś ultra wybitnego w jej rzeczach, ale ma Elex, więc wiecie co, ja zacznę kupować ten Elex i kupmy też ten paliwo dodatkowe. Skrzydła nas nie interesują raczej. No wydałem te 500 kryształków, trochę dla żartu, ale hej, czemu nie? Chyba to będzie troszkę lepsza tarcza od naszej obecnej, ale zostawię tę, którą mamy, tak? 65 i stabilność niska. Może by było warto w takim razie ją kupić. I co, kupię ją? Dobra. I sprzedajmy jakieś tam śmieci, które mamy. Sprawda, nie da nam to aż tyle, ile bym chciał, no ale... I tak mamy na razie bardzo dużo Lexitu. Więc my sobie wymienimy, moi drodzy, naszą tarczę, ponieważ nasza tarcza ma chyba tę stabilność niską. Nie wiem, co dokładnie zmienia, ale zakładam, że może to nam jakoś pomóc. W sumie ty jestem głupi. Zobaczcie teraz. Nie zauważyłem, że mamy tyle siły, że to wbiliśmy. Ojoj. No trudno. Zepsułem. Nie zwróciłem uwagi. Trudno, no trochę się tych pieniędzy straci. Ale zobaczcie, mieliśmy w ogóle dwie uszkodzone, które były bardzo podobne. Co jest ciekawe, zobaczcie, one nie mają stabilności wyszczególnionej. Jestem ciekaw czemu. Czy nie możemy ich założyć w takim razie? Nie, możemy. Więc czym jest stabilność? Mniejsza. No cóż, mamy w każdym razie nową tarczę, przynajmniej ją zauważyłem. To jest plus. Jeśli chodzi o te łuki, no to raczej chyba nic nowego. Mamy nową kuszę, którą moglibyśmy założyć. Więc wiecie co, zamienimy sobie na razie kuszę za łuk. I zaraz sobie usuniemy tamtą poprzednią. No w sumie możemy to zrobić tutaj nawet. Ponieważ ona jest teraz no, znacznie słabsza, tak? Mamy bardzo fajną, nową broń. Nie mieszam się do tego. Ale chyba to wszystko na razie. Mamy uszkodzone miecze Benkarci, co jest ciekawe, więc brakuje nam jeszcze jednego i będziemy mogli go teoretycznie ulepszyć przynajmniej. No i tak, na razie ubijak to jest najlepsze, co możemy nosić. On ma 64, to zdaje 96, więc całkiem spora różnica. Dobra. Nie baw się bronią! Chodźmy już z Vladem dalej. No proszę, o to chodzi! Tak, bo z nią chyba już nic nie miałem więcej do pogadania. Czekajcie, żeby się upewnić. Dzienny rację jeszcze może weźmy. Zastanawiałam się, kiedy cię zobaczę. Proszę. Radzę usmażyć je jak najszybciej. Surowe szczurze mięso cechuje się wyjątkowym zapachem. Przynajmniej je dostaliśmy, tak? Nie żeby mi to jakoś coś zmieniało w ogóle, ale... Czemu nie? Bierzmy, póki jest okazja. W drogę. W drogę. Oczywiście. A, jeszcze powiedział za mną. Wybaczcie, czasami przez przypadek klikam coś na myszce. Interesujący z ciebie gość, wiesz? W jakim sensie? Nie zareagowałeś, mimo że według ciebie zajmuję się czymś nielegalnym. Z drugiej strony, zachowując obojętność, unikniesz kłopotów.
To interesy między Morkonami. Nie mieszam się w cudze sprawy. Rozumiem. Zawsze dobrze. Mogę powiedzieć, że zawsze mi dobrze na oku przyjaciół. Pewnie zaraz to jeszcze dopowie. Ale nie, po prostu mnie to nie interesuje, jakby niech sobie handlują jak chcą. Tak, ale akurat na mnie zostawił tego cięższego podpora. Więc fajnie, bo ja bym mi mógł pomóc. Tak. Tylko unikajmy tego skalnego smoka, bo on pamiętam, że potrafi walnąć naprawdę potężnie. Uj, widzieliśmy ładnie truciznę. Teraz trucizna nam wchodzi, jak dobrze pamiętam, co do bijata. Ale nie aż tak nam jest w stanie, nas jest w stanie uderzyć, jak myślałem. Oj, cofam to. To on to jednak jest nam w stanie przywalić porządnie. I zobaczcie, kolejny się na nas rzuca. Oj. To było bardzo nietrafione. W sensie myślałem, że zablokuje ten atak, ale nie wyszło. Tam ten jeden skalny smok troszkę się skają. Kają się zajął. Zajął się Kają w sumie. Wybaczcie, myślałem, że lepszy rym z tego wyjdzie. O, jest krzykacz. Czyżby to może był nasz cel? Bo szczerze mówiąc, spodziewałem się raczej słabszych potworów tutaj na naszej drodze. Wyszło co wyszło. A pozbierajmy co się da. Przynajmniej mamy jakieś fajne trofea z tego wszystkiego, więc to jest na pewno na plus. Tam już chyba niczego więcej nie widzę, jeśli chodzi o te krzykacze właśnie. Rozumiem. Zawsze dobrze mieć wrogów na oku. Przyjaciół zresztą też. Nie wiem, mnie to nie za bardzo obchodzi, niech sobie handlują, tak? Tak samo jak mówiłem w kwestii tych banitów i tak dalej. Gdzie dokładnie? A to jest Romas. Dobra, chciałem, że coś gorszego. Ciekawe, co to było za miejsce? W sumie dobre pytanie, chyba bloki mieszkalne po prostu. Gdzie dokładnie zauważyłeś? Gryzak. Pięknie. Gdzie dokładnie zauważyłeś krzykacze? W ruinach. Niebawem tam dotrzemy. Mówię, nie boli mnie to, bo tutaj mówiłem też w kwestii banitów. Niech sobie tam handlują kto chce z kim chce. Właśnie się tak? Rozglądaj. Roi się tam także od mutantów. Nie chcemy zwrócić na siebie ich uwagi. Te pyszne krzykacze, które widziałem, kręcą się pewnie gdzieś w pobliżu. Czujności nigdy za wiele. Tylko nie zaczynaj beze mnie. To niby zwykłe krzykacze, ale osiedliła się ich tam cała chmara. Myślę, że sobie poradzimy w razie co. Jeśli chodzi o krzykacz, to raczej nie mamy raz problemu w walce z nimi. Jeszcze Alexid. Właśnie, tak zbaczam czasami, ale dlatego, że widzę właśnie jakieś takie miejsca, które potencjalnie mogą zawierać w sobie przedmioty, które mogą mi się przydać. Chodźmy dalej z Vladem. Zresztą, że ten odcinek nam cały zejdzie właśnie na tej podróży. Niemal czuć obecność ludzi, którzy tu kiedyś żyli. Już miasto duchów. Dobra, krzykacze powinny gdzieś się tu wałęsać. Kiedy ostatnio widziałem ich stado, było ich naprawdę mnóstwo. No i chyba tam jednego zróbmy widzę. Zróbmy tak. Ja zostanę tutaj i rozstawię pułapkę, a ty ściągniesz je w moją stronę. One się chyba tam zrespiły. Proszę bardzo. Świetnie. Wykonamy doskonały manewr okrążający. Ruszaj więc, a ja ustawię się tutaj. Jeden z martwi to te kamienne szpony właśnie, które się na nas tutaj chcą rzucić. I proszę bardzo, zobaczcie, rzeczywiście jest to całe stado dosłownie tych krzykaczy, które tam się rzuca. Gruby krzykacz. Ale one nie są mocne, więc to jest plus. Ale kamienne szpony już są. Powiem tak. Chyba te kamienne szpony powinny, nie powinny ich być tutaj w ogóle, jak my przyszliśmy. Trochę nie rozumiem, dlaczego akurat ustawili tutaj misję, ponieważ, tak jak mówią, to troszeczkę zabija jej ideę. W sensie, miała to być krótka, łatwa misja, ale jakby nasz tutaj bohater, w sensie mam na myśli Vlada w tym wypadku, nie bohatera głównego, nie Jaxa, tylko Vlada, on nie zareagował w żaden sposób na te kamienne szpony. Więc trochę nie rozumiem, czemu devowie akurat tutaj je ustawili. W sensie je, mam na myśli... No tak, no w sumie te szpony właśnie kamienne. To nie są mutanty, to nie jest to, przed czym mieliśmy się kryć i chować. I tak dalej. Dobra. Bierzmy te krzykacze na siebie. Trochę mam mało bełtów, ale damy sobie radę, myślę. Bez problemu.
mamy tylko jednego przeciwnika, który może nam trochę zrobić krzywdy. No zobaczcie, te krzykacze nie są dla nas aż takim problemem teraz. A gość sobie nazbiera mięso naprawdę na długi, długi czas. Tak czuję. No i pięknie, pozałatwiane. Tylko trzeba będzie unikać tamtego gościa. Troszeczkę mnie martwi jego obecność. Napiszmy sobie, jakby coś mnie miało jeszcze tutaj zaatakować. Bo zauważyłem, że jest tutaj miejsce do ogarnięcia. O, kolejne. 2019. Alex chyba drugi wyszedł w 2022, więc... Więc widać, że... W sensie, no oczywiście mogło to zostać sfabrykowane i tak dalej, ale nie sądzę. Zaraz damy Kai powiedzieć coś więcej, tylko najpierw przeczytajmy, co tutaj znaleźliśmy. Nowy sąsied zaczyna mi działać na nerwy. Spotkałem go wczoraj i zamieniliśmy kilka słów. Zdaje się, że nie ma żadnych szczerych przyjaciół. Ktoś powinien mu powiedzieć, że nawet kruki śpiewają lepiej niż on. Zastanawiam się, czy ten gość w ogóle sypia. Miałem wrażenie, że całą noc był na nogach, ćwicząc. Na szczęście doradca domu poprosił go o ograniczenie swoich występów do godzin dziennych. Przynajmniej wtedy nikt nie będzie zmuszony słuchać jego zawodzenia. Niewiele brakowało, a sam przywaliłbym mu w łeb jedzoną na kolację rybą. Ten gość to prawdziwy szajbus. Pieprzył trzy poczy o tym, jak kiedyś z przyjaciółmi uważali magiczny eliksir, który czynił ich niewidzialnymi. Teraz chcą spróbować czegoś nowego, wykorzystując do tego inne zioła. Ich megalomania jest zadziwiająca, choć w sumie nie powinno mnie to dziwić. Pewnie coś popalają. Okej, okay. To jest możliwe. Dziś rano odwiedził mnie jakiś konus w śmiesznym kapeluszu w towarzystwie wielkiego niczym góra jegomościa. Znaleźli naszego śpiewaka martwego w jego mieszkaniu. Mogliśmy się założyć, jak szybko to nastąpi. Wiedziałem, że jego eksperymenty gorzelnicze skończą się fatalnie. Plus jest taki, że w końcu się go pozbyliśmy. Panująca cisza jest wręcz nieziemska. Naprawdę robią wrażenie. Ciekawe, jak to było w nich mieszkać. Zanim opanowały je mutanty, rzecz jasna. Już. Interesująca historia w kwestii tego sąsiada. Na pewno był nieznośny. Ja na przykład bym koło takiej osoby nie był w stanie żyć. Głównie dlatego, że ja pracuję z domu, jak wiecie. Zresztą co mówiłem już niejednokrotnie w niejednym miejscu. Ja potrzebuję ciszy i spokoju, a mam sąsiadów, którzy są czasami dość nieznośni. Możliwe, że się ich pozbędę, albo w sensie pozbędę nie bezpośrednio, ale przez ich poczynania sami się siebie pozbędą. Byłoby naprawdę na rękę. Tam w ogóle jest jakby nauczyciel. Czekajcie, kto tutaj niby jest nauczycielem? Kto tutaj? To jest teleporter. Okej, to jest ciekawe. Tu jest teleporter. To jest Tombstone. Tombstone brzmi lepiej moim zdaniem. W sensie ja wiem, że to ma być Tombstone jako syn Toma, ale Tombstone brzmi jakoś tak bardziej jak miasto niż... Bo, no, raczej się nie bierze od... W sensie, jeśli już były nazwy miasta, to one się raczej brały od imienia, a nie od nazwiska. A Tombstone to jest dosłownie nazwisko, które, no, oznacza bezpośrednio syna Toma. Nie wiem, na przykład... Nie mogę sobie teraz przypomnieć jakiegoś konkretnego. Ale pewnie są miasta... Nie wiem, w sumie, jeśli jest jakieś miasto, które ma to właśnie coś tam, son, town, to dajcie znać. O, znowu kolejny wyciąg. Ten jest chyba stricte rekreacyjny, albo to jest na pewno budynek starej kopalni, jeśli już. Raczej nie sądzę, żeby była tutaj normalna kopalnia otwarta, głównie dlatego, że te okolice nie wyglądają, jakby miała być tutaj aktywna, w sensie to było zbyt niebezpieczne, żeby w takim miejscu takie zabudowania były. I tu chodzi głównie o tąpnięcia, które mogą być spowodowane faktem, że ta kopalnia jest w tamtym miejscu właśnie. Nie powinienem się zatrzymywać. Robię to, co potrafię najlepiej. W ten sposób zdołam pomóc. Jax chyba miał jakiś moment autorefleksji. Ale możemy tutaj stanąć na tej... Nie wiem, czy to można nazwać balustradą, czy to jest prawidłowe stwierdzenie, ale ta osoba jest niżej. Wieje. Nie spadnij! Podoba mi się. Przecież mam. Tak, wiem, że nosisz odrzutowy plecaczek. Po prostu bądź ostrożny, dobra?
Podobają mi się te... To była fajna interakcja, podobało mi się. Nie sądziłem, że ją... że coś takiego zostało tutaj zaimplementowane. Fajne, polecam. Ale zobaczmy, gdzie ta osoba niby jest? Niby tutaj, ale to musi być na górze. Tyle, że my nie mamy jak się tam dostać? A. Okej, okay, i on teraz, ja naprawdę mam teraz zagwozdkę. Chcę się dostać tam wyżej i zobaczyć, kto tam jest. Ale serio, nie ma tej opcji na wejście za bardzo. Przynajmniej ja jej nie widzę. No, muszę przyznać, że nie widzę po prostu sposobu. Może? Nie, nieważne, tutaj też nie ma wejścia. Jak się tam dostać? Bo jest tam ewidentnie ktoś, tak? Jest, widać, że mamy jakiegoś nauczyciela tutaj, zaraz nad nami. Ale nie widzę, ja mówię, żadnego przejścia poza tą klatką schodową, ona jest zawalona. Na ten moment się nie da tam dostać. Co to w ogóle jest, tak z ciekawości? Batulga. Co on tu robi? Co on tu robi? On, jego tutaj chyba nie powinno być. I Aleksiej? A, ojejku, oni są pod nami. O, ja jestem głupi. Ja tutaj latam jak idiota. Przecież oni są pod nami. A, ten co? A, po takiej walce aż chce się żyć, prawda? Spójrz na to mięsiwo. Czeka nas kilka tygodni obżarstwa. Truchła zostaw tam, gdzie leżą. Kiedy wrócimy do groty, przyślę po nie ludzi. Ja już zebrałem wszystko. Jak? Śpieszy ci się do domu? A tobie nie? Powiedzmy, że moja broń jeszcze trochę wytrzyma, nim będzie wymagać ostrzenia. Ej, widziałeś kiedyś cyklopa? Jeśli on chce, no to iść, to ja... Ja się wycofam i będę strzelał po prostu z kuszy. Nie. Nie dziwi mnie to. W przeciwnym razie zapewne byśmy teraz nie rozmawiali. Cyklopy to w połowie potwory, a w połowie maszyny. Trzykrotnie większe od człowieka. Ty jednak posługujesz się bronią całkiem zręcznie. To co? Spróbujemy załatwić jakiegoś cyklopa? We dwóch? O co chodzi, Kai? Co ona dzisiaj ma? Bo coś jest mega nie tak. Tak samo, co ona dzisiaj? No, co ona teraz miała do tego? Tak samo z tym zniszczeniem wcześniej. Coś z tą misją, mam wrażenie, że coś jest nie tak z tłumaczeniem, albo nie rozumiem do końca, o co chodzi. Jakby, okej, okay, może i widzieliśmy cyklopa, ale czy na pewno? Czy to jest wymóg? Czy my musieliśmy widzieć cyklopa w poprzedniej grze? Nie wydaje mi się. Co do cyklopa? Idziemy na niego? A może i tak, jak byliśmy u Zardoma. Nieważne. Czy obława na cyklopa to na pewno dobry pomysł? Przecież nigdy tak tego nie nazwałem. Wchodzisz w to? Dobra, spróbujmy. Razem damy mu radę. I to mi się podoba, kolego. Ja poprowadzę. Widziałem go gdzieś tutaj. Pokażmy mu, kto tu rządzi. Zresztą, że my tutaj dostaniemy pierdziel. Nie musi mi się to podobać. Ale cóż. Tylko jestem głupi, przecież Thompson Town to jest miasto... O, rzeczywiście się też zlespił. To jest miasto zaraz nad... Ojoj. My nie damy sobie z nim totalnie rady. To jest miasto zaraz nad naszym właśnie... ich grotą. Mówiłem, że to się nie uda? Ale dobra, no jakby to jest decyzja, którą podjąłem i będziemy się jej trzymali. Tak samo mówię, że nie. I chodźmy po prostu na niego bezpośrednio. Nie musi mi się to podobać. Tamto pytanie nic by nie zmieniło, więc wiecie. O, okej, teraz przyszedł tutaj. Będziemy walczyć razem! Okej. Tak. Zobaczcie, jak celny jest ten jego cios, nie? To jest niesamowite. Mam nadzieję, że się on skupi na Vladzie jednak bardziej, ponieważ Vlad mu głównie robi obrażenia. I Vlad jest przynajmniej w stanie wytrzymać jeden jego atak. No i co będziemy zapisywać, myślę, że podczas tej walki, ponieważ nie sądzę, że sobie z nim poradzę sam. Tam ukrwawienie wchodzi powoli od Vlada. Na razie, że Vlad go stankuje, bo naprawdę ja nie mam z nim żadnych szans. Takie wrażenie.
rzucam mu, w sensie zaatakowałem go z broni ręcznej, tylko dlatego, bo mu to ciśnie truciznę. A trucizna na pewno nam tam też troszeczkę pomoże, jeśli chodzi o obrażenia. Może i niewiele, ale powinna pomóc. Czy Vlad jeszcze stoi? Nie, właśnie padł. Nie, stoi. Gdzie jeszcze wstał? To jest plus. Oj, czy on się rzuca na Kaję? Ważne, żeby nie na mnie. Wiem, że to brzmi źle, ale ja nie jestem w stanie go przytankować w porównaniu do tej dwójki. Widzę, że ładnie mu też wchodzi aktualnie ogień, tu się obrażenia do ognia. Ale pytanie jak długo, bo Kaja go no sieczy tymi fireballami. Ale tak, oni go stankują tak naprawdę za mnie. Okej, żeby się do niego nie zbliżyć za bardzo, bo jak nam się oberwie, to będzie lipa. Jest. 1004 sexpa, ale to było straszne. Nigdy więcej tego, moi drodzy, nie robimy. To było bardzo hardkorowe, moim zdaniem. Co do cyklopa? Cyklop gryzie piach. Vlad jest potężny. Ohoho, no jestem pod wrażeniem. Dobra robota. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że ujdziemy z życiem. Teraz naprawdę powinniśmy wracać. Nie ma się jeszcze co cieszyć. Jasne. Wobec tego za mną. Nie wiem, czemu nie ma się co cieszyć. Ale jazda! Załatwiliśmy pieprzonego cyklopa! Kawał z ciebie, skurczybyka, wiesz? Następnym razem, jak Marat będzie ze mnie kpił, powiem mu, czego tu dokonaliśmy. Ja tam troszeczkę omijam tego jednego. Czuję się wykończony. Mutanta. Nie pogardziłbym, gdyby ktoś zaniósł mnie do domu. Myślę, że my też byśmy nie pogardzili. Zmachaliśmy się dzisiaj, co? Ucieszę się, jak wrócimy bezpiecznie do groty. Tylko gdzie on tam stoi? Dziękować Rawakowi już niedaleko. Nie musimy już iść okrężną drogą i zahaczać o posterunek. Tylko nie chciałbym tego mutantu tutaj... Nie mamy całego dnia! ...właśnie triggerować, bo... Może nie jest tragiczne, a nie chcę mi się już z niczym bić po tym cyklopie. Chciałem po prostu wrócić i... Właśnie, bo już mamy ponad 30 minut. Mówiłem, że ta misja nam zajmie tyle. Ich cywilizacja musiała być bardzo rozwinięta. Chciałbym wrócić do groty i właśnie zamknąć tę misję i potem w następnym odcinku zacząć dalej misję od Kana. Bo w sumie czemu już by nie? Nie będę w sumie nawet czego natyczyła już na ten moment. Tak się bardzo skupiłem na tej misji z krzykaczami tutaj, że nie sądziłem, że tak się uda. Widzisz tego gościa? Jestem pewien, że go znam. O tak, stanowczo nie powinien przebywać na zewnątrz. Pogadam z nim sobie. Tylko się nie wtrącaj, jasne? To sprawa między Morkon... Hej, ty! Czy on przypadkiem nie... sam nie powinien handlować na przykład, a teraz się czeka gościa? To jest w ogóle... Ilgur? Chyba tak. Znam cię. Ilgur, prawda? Ja wcale. Znaczy tak, ale... Nikt nie udzielił ci pozwolenia na wyjście, zgadza się? Czy skończyłeś w ogóle szkolenie w klatkach? Nie wspominając o sprawdzianie na arenie? Tak, oczywiście. Dostałem pozwolenie od Kana. Wybacz, ale ta ściema aż szczypie w oczy. Kan uważa mnie za jednego ze swych najbliższych powierników. Gdyby wysłał cię na zewnątrz, wiedziałbym o tym. Chyba mamy problem. Albo zabierzesz dupsko do środka, albo... Nie, proszę, nie mogę tam wrócić. Błagam, zostaw mnie w spokoju. Na twoje nieszczęście nie jestem kłusownikiem. Jak to? Dlaczego? Bo w związku z tym nie będzie mi się chciało cię pojmać, a przecież nie puszczę cię wolno. Co nie pozostawia mi wyboru. Trzeba było tu nie przyłazić! Ja nie mogę tego Ilgura. Myślałem, że ten gość doprowadzi między nami do spięcia, wiesz? Poróżni nas. Pozwoliłeś jednak wymierzyć mu sprawiedliwość Morkonów. Dobrze. Właśnie tego żądał Rawak. Ja chciałem mu przerwać, ale... Tak czy inaczej, już po wszystkim. Cóż to była za długa wyprawa. Nie zdążyłem nawet. Z tęsknieniem czekam na powrót i wypad do piwnicy. Ja szczerze mówiąc, chciałem tam wejść, ale nie sądziłem, że... W sensie myślałem, że muszę poczekać, że oni skończą rozmowę, że coś tam będzie i dopiero będę mógł w to wejść. Albo, nie wiem, ochronić tego gościa, ale no, nie wyszło.
Jak widać tutaj w ogóle, jak są takie interakcje, że ktoś musi zginąć, to jest to robione za pomocą innego ciosu, więc zakładam, że kod jest jakoś tak napisany, że kiedy jest odpowiedni trigger, kiedy skończy się rozmowa, ma chwilowo ktoś, albo się tej postaci zmniejsza HP do jednego, czy coś tego typu, albo ta druga postać dostaje mega boosta do obrażeń, chociaż wydaje mi się, że prawdopodobnie jest to ta pierwsza opcja i potem po prostu, wiecie, jest one hit KO, tak? Jeśli ma rzeczywiście na 100% zginąć, a nie jest pełna walka, jak zazwyczaj bywa. Dlaczego ten człowiek musiał zginąć? Takie wyznajemy zasady. Wszyscy powinni przestrzegać prawa równowagi. Jest hipokryzja. Rabat wymaga, by każdego, kto zdradza swych braci, karać niehonorową śmiercią. Teraz się nim zajmie. Poza tym, facet zbyt dobrze poznał naszą społeczność, nasze tajemnice. Nie możemy sobie pozwolić, by ktoś wygadał się innym frakcjom. Od tego paplania zaczyna mnie już boleć szczęka. W drogę! Vlad jest hipokrytą, w sensie tutaj wieje hipokryzją, bo najpierw mówi, że że mają zasady i tak dalej, tak? A chwilę wcześniej co zrobił? No... Przepraszam, ale to tutaj wieje hipokryzją na kilometr. Jestem gotowy. Wobec tego w drogę. Przykro mi, że musiałeś to oglądać. Dosłownie, drudzy berserkowie. Nie oceniaj nas źle, tylko z powodu tego jednego człowieka. Szczerze mówiąc, zaskoczyłeś mnie. To znaczy? Po prostu nie wtrącałeś się. Uszanowałeś nasze pojęcie sprawiedliwości. Już za to zasługujesz na nasz szacunek, wiesz? Ale dość już klepania się po pleckach. Prawie dotarliśmy na miejsce. Jestem w szoku, że za to, co dobrze. Się stało, nie... Co, jak dobrze, co? Spokaja? Jeśli za to, co się stało, nie dostaliśmy plusów do zniszczenia, w sensie nie odjęło nam niczego, tej stabilności. Ale może nie, może twórcy właśnie się spodziewali, że gracz może czekać do samego końca i finalnie mieć taką, a nie inną interakcję. Rzeczywiście, dosłownie schodzimy, moi drodzy, jak widać, z góry. Tutaj praktycznie przez to bagno. Będę musiał częściej sprawdzać i zauważyć, czy handlarze mają Elex, bo jeśli mają go, to będę go chciał odkupywać w dużych ilościach, patrząc na to, jakie mam plany w kwestii mikstur. Tutaj cały czas są niestety te potwory w okolicy, no ale nic z tym nie zrobię. Ja mógłbym je zlurować tutaj do tych strażników. Jakoby oni się nie nazywali, sługusów, ale nie widzi mi się to, po prostu mi się nie chce. Jak będę wystarczająco silny, to sam się nimi zajmę. Dobrze, jesteśmy. Niezła wyprawa, no nie? Zabawne, co potrafi wyniknąć podczas krótkiego polowania. Dam znać, że trzeba zgarnąć tamte krzykacze. Do zobaczenia. Chwileczkę, pozostaje jeszcze kwestia Kana. O, przysłał mnie do ciebie, sama aktywowało. Racja, mam cię sprawdzić, tak? Dokładnie. No to załatwione. Udaj się prosto do Kana. Jeśli będzie chciał usłyszeć moje sprawozdanie, oddeleguję cię do mnie z powrotem. Póki co, muszę jednak iść. O, proszę. Dwa w jednym, moi drodzy. W takim razie, no to w następnym odcinku, moi drodzy, pójdziemy do Kana i rzeczywiście załatwimy to, co trzeba. W sumie to ja się już tam ustawię. A na ten odcinek, moi drodzy, to by było wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mówię, trochę nie do końca wyszło wszystko tak, jakbym planował, ale... Cóż, zobaczyłem przynajmniej, że jest to frakcja, do której też nie chcę dołączać, jak zwykle. Czyli co, odpadają nam Albowie, odpadają nam Berserkowie, odpadają nam Morkoni, odpadają nam sobie Banici, zostają nam Klerycy, jeśli będę chciał do kogoś dołączyć. Którzy są też... fanatycznie, nie mam zamiaru do nich dołączyć. Super. Znowu jestem na etapie, gdzie nie ma żadnej frakcji, do której chcę dołączyć. Też w sumie mam wrażenie, że berserkowie są najbliżej teraz, w sensie oni się trochę zmienili, więc mogą być najbliżej tego, do czego chciałbym dołączyć. Nie tylko jeśli chodzi o światopogląd i tak dalej, bo to jest jedna rzecz, ale też o to, że trochę się zmienili jako frakcja. Już nie są tacy, jakimi, nie są takimi ludźmi, jakimi byli, a przynajmniej nie wygląda na to. Pomijając Kaję, bo Kaja strasznie poszła w radykalizm i poszła nawet w gorszy radykalizm niż większość berserków w poprzedniej grze, mam wrażenie. Ale
To by było na tyle. Dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę. Prawie 40 minut odcinka finalnie wyszło. Mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro w następnym epizodzie. Przynajmniej te osoby, które stwierdziły, że chcą zostać do końca. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do następnego i na razie.